Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Drodzy Państwo, zapraszam na odcinek Podejrzanych Polityków Ekstra. Nazywam się Radosław Gruca, reprezentuję Radio Z.pl, a moim zacnym gościem jest Marcin Gutowski, autor książki Bielmo. Dzień dobry, z tym zacnym to też tak naciągamy. Bardzo zacny. Znaczy, wiesz, o tym nie będziemy udawać, że jesteśmy na pan. Jestem na ty z wszystkimi dziennikarzami, którzy walczyli z pedofilią i jej ukrywaniem w kościele. Czy ty uważasz, że cykl twoich filmów, który też, jak rozumiem, jest zebrany, znaczy te informacje, które przedstawiałeś, są w Bielmie, jest zamkniętym dziełem? Nie. A co powinno, co ty jeszcze, bo ty sam powiedziałeś o tym, że chcesz, żeby to był początek dyskusji, ale dla mnie twoje ostatnie filmy trochę zamykają już tą dyskusję. A ja chciałbym, żeby jednak otwierały. No, one otwierają być może oczy tym, którzy do tej pory nie przyjmowali, tak jak jeszcze ja kilka lat temu tego do wiadomości. No właśnie chciałem cię spytać, czy to jest trochę taka historia tego, jak ty podszedłeś. Pierwszym twoim filmem był Don Stanislao i on w fatalnym świetle pokazał kardynała Stanisława Dziwisza, który był uznawany za tego, który blokował informacje do Jana Pawła II i był jakoś tam zblatowany z tą mafią pedofilsko-homoseksualną, może dwiema osobnymi. Zostawmy to na ten moment. I już wtedy się wydawało, że może być tylko gorzej. Tak się wydawało, ale ja nie podchodziłem do tego na zasadzie, czy będzie lepiej, czy gorzej. No jakby, jak się powiedziało a pytania o Jana Pawła II stawały się coraz głośniejsze, były coraz odważniej podnoszone wtedy także w Polsce. No to trzeba powiedzieć B. I na początku tej drogi ze szczerymi intencjami, ale jednak także z przekonaniem, że być może Jan Paweł II był w jakiś sposób uwikłany, niezdolny do tego, żeby podjąć jakieś działania, oszukiwany przez swoich podopiecznych, to trzeba było wszystko wyjaśnić, bo tych hipotez, wyjaśnień, usprawiedliwień także wobec papieża, usprawiedliwień, na których ja się do dzisiaj łapię, tak? Kiedy odsłania się jakaś rzeczywistość, kiedy okazuje się, że coś musiało do niego dotrzeć, to ja się zastanawiam, no dobra, ale automatycznie mi się włącza sposób myślenia pod tytułem dlaczego zrobił to, co zrobił, a potem się łapię na tym, czy ja pytałbym o to samo, gdyby chodziło o kogokolwiek innego, nie o Jana Pawła II, tak? Dlaczego jego tak za wszelką cenę chcę usprawiedliwić w jakiś sposób podświadomie, zrozumieć mechanizmy, które nim działały. Ja wiem dlaczego, no bo to Jan Paweł II to nie jest byle kto. Jan Paweł II to jest ktoś, komu bardzo wiele zawdzięczamy, ja też osobiście wiele zawdzięczam. Właśnie chciałem cię spytać, czy to dlatego, że jesteś Polakiem i że wychowaliśmy się jednak w kulcie Jana Pawła II. To był tak, znaczy kiedyś na świecie znani byli tylko Jan Paweł II, Wałęsa i Boniek. I Kopernik ewentualnie. Ewentualnie. Z nieco dawniejszych czasów. Kopernik była kobietą. Nie, znaczy, no wiesz dokładnie o co mi chodzi. To jest ikona. Znaczy, to jest święte, ale ja chcę odejść od tej świętości. Nie wydaje ci się, że my jesteśmy trochę zagładni? Byliśmy, bo po twoich filmach każdy ma szansę się z tego wyswobodzić. Z tego mitu, który jest paraliżujący dla dyskusji, który jest też często powtarzaną sytuacją, że o ludziach zmarłych oczywiście mówi się albo dobrze, albo wcale, ale nie ma takiej dyskusji na temat problemu, który jest autentyczny i teraz tylko wybija niczym gejzer szamba. To nie jest tak, że to się zrodziło jakiś czas temu, tylko to po prostu narastało. I dzisiaj w końcu to przecinasz swoimi filmami także. No. Zaczynam przecinać, bo to pewnie jeszcze wiele pytań pozostaje, wiele ciemnych plam, które trzeba odsłonić. Ja tak jak mówię, chciałbym, żeby ta książka była pierwszym takim nieśmiałym krokiem do rozpoczęcia szerszej dyskusji. Ciągle jest wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Ciągle jego, to znaczy papieża, współpracownicy milczą. Ciągle watykańskie dokumenty nie są ujawnione. Ciągle wiemy o sprawach, które są niejasne i nie wiemy. I jakoś kościół hierarchiczny nie pomaga nam w wyjaśnieniu tych spraw. Jednoznacznie przedstawiając dowody za albo przeciw, że doszło do jakiegoś spotkania, że jakiś dokument dotarł albo nie dotarł.
kto i co właściwie z nim zrobił. Watykan, no, włącznie ze słynnym wielostronicowym, wielosetstronicowym raportem w sprawie McCarricka, często zaciemnia ten obraz moim zdaniem. Tak? Dlaczego? Znaczy o Teodorze McCarricku jeszcze chciałbym chwilę osobno powiedzieć, bo o takiej jego działalności trochę mniej znanej i też o tym, co zrobiłeś, bo ta sytuacja z McCarrickiem to jest jedna z niewielu historii, kiedy wiemy, jak wyglądało spotkanie Jana Pawła II z tym, który był skrzywdzony przez McCarricka, ujawniał to i zaraz też powiem o tym, jak to na mnie podziałało. Ale dlaczego ty uważasz, że to zaciemnia? No bo powiedzmy tym, którzy tego nie śledzą, McCarricka, że tak powiem, teczkę i pewien raport o nim odtajniono, można to było przeczytać w języku włoskim. No właśnie teczek nie odtajniono, opublikowano raport, który powstał na zlecenie Stolicy Apostolskiej, na zlecenie papieża Franciszka bezpośrednio. Można się domyślać motywów. No jasne jest to, że papież Franciszek był oskarżany o to, że także ukrywa sprawę McCarricka. No, musiał się zwyczajnie w jakiś sposób chyba oczyścić z tych zarzutów. I rzeczywiście ten raport oczyszcza Franciszka. Kładzie się cieniem na Janie Pawle II i jego otoczeniu, ale też w bardzo niejasny sposób. Najlepszy przykład to spotkanie, o którym wspomniałeś. Ono jest wspomniane tylko, to jest spotkanie z Jamesem Ryanem, jednym z bohaterów mojej książki. Ja się z nim spotkałem w Waszyngtonie, człowiekiem, który przez niemal 20 lat był wykorzystywany przez Teodora McCarricka. To nie ulega żadnej wątpliwości, jest potwierdzoną ofiarą. Dziwisz tam był. To było niewielkie pomieszczenie, złota obita jedwabiem ławka, pięknie wypolerowana posadzka, we wnętrzu cudowne obrazy, draperie na ścianach. I z drzwi tam z boku wychodzi Jan Paweł, siada na swoim miejscu. Był cały w bieli, zdjął nakrycie głowy, odłożył. Powiedział, że cieszy się, że mnie widzi. Byłem absolutnie zachwycony. Stanąłem w obecności najświętszej osoby na całym świecie. Kim byłem, aby w ogóle móc się tam znaleźć? Nikim. Ręką wskazał na mnie, jakby pytając, czy mam mu coś do powiedzenia. Powiedziałem mu wtedy, że Teodor McCarrick wykorzystuje mnie od czasu, gdy byłem dzieckiem. Wtedy zmarszczył brwi i spojrzał na mnie w taki sposób, że byłem pewien, że mnie usłyszał. Ale nie wiem, czy mi współczuł. Miałem nadzieję, że mnie wysłucha i będzie mi współczuł. A on tylko położył dłonie na mojej głowie, wymamrotał coś i dał mi pudełko z krzyżykiem i listem. Czy nadal jest pan osobą wierzącą po tym wszystkim? Mam głęboką wiarę w Jezusa Chrystusa. Modlę się do świętego Antoniego zawsze, kiedy słabnę. Powinienem więcej modlić się do świętych. Czy będzie pan modlił się do Jana Pawła? Nie będę. Mam listę ludzi, za których się modlę. Długą listę. Mój oprawca McCarrick też na niej jest. Ale nie ma tam Jana Pawła. Dlaczego? Ponieważ nic nie zrobił, nie słuchał. Słyszał, ale nie wysłuchał. Może nie miał wystarczająco dużo współczucia, by zrozumieć, o czym próbuję powiedzieć. McCarrick już nie jest duchownym, to też jest istotne. Nie jest kardynałem, jest w ogóle pierwszym w historii Kościoła katolickiego, 2000-letniej historii, kardynałem, który został pozbawiony tego tytułu. A był goszczony w Polsce przez Antoniego Macierewicza na przykład. Między innymi zakładał i dawał pieniądze na katolicką agencję informacyjną. Nie wiem, czy wiesz, na początku lat 90. Są zdjęcia do dzisiaj zachowane w archiwach także Polskiej Agencji Prasowej, ale nie tylko, z ceremonii otwarcia tego organu prasowego episkopa do Polski, no i na nim występuje Teodor McCarrick, który przyjechał z trzosem, żeby uruchomić to medium. Zresztą, co ciekawe,
Dzisiaj katolicka agencja informacyjna broni jednego z wychowanków oskarżanych o wykorzystanie seksualne. Chodzi mi o Mirosława Króla, byłego rektora polonijnego seminarium w Orczaklejk. Wiem, że znasz sprawę, zajmowałeś się z nią też nią bardzo długo, ale to jest dygresja. Wróćmy do Jamesa Grina, ofiary McCarricka, który jeszcze jako dziecko zaczął być przez niego wykorzystywany do wczesnej dorosłości wykorzystywany był. No i on w 1988 roku zostaje przez McCarricka z powodów rodzinnych przywieziony na osobistą audiencję do Pałacu Apostolskiego, do Jana Pawła II. McCarrick według relacji Greina zostawia go z sekretarzem Stanisławem Dziwiszem. Wchodzi papież i podczas tego spotkania Grein twierdzi, że opowiada Janowi Pawłowi II o tym, że jest od kilkunastu lat wykorzystywany przez Teodora McCarricka, a papież reaguje milczeniem, modlitwą, wręczeniem różańca czy krzyżyka i na tym spotkanie się kończy. I to spotkanie, co ważne, jest wspomniane w przepisie tego watykańskiego zaleconego przez Franciszka i zatwierdzonego przez Franciszka raportu z takim zaznaczeniem w ostatnim zdaniu, że nie udało się tego spotkania potwierdzić. Tam nie występuje nazwisko Greina, ale to chodzi o to spotkanie z 1988 roku. Podana jest data. To jest bardzo ciekawe. No, jak pytamy o to, czy Watykan wyjaśnia te sprawy, czy zaciemnia. W tym raporcie podane jest mnóstwo detali, szczegółów, które zachowały się w dokumentach watykańskich. Żaden z nich nie jest jakoś przesądzający w żadną stronę. Włącznie z tym, że zachował się szczegół, że nie wiem, że kardynał Dziwisz ingerował w proces nominacji McCarricka mimo oskarżeń, mimo że nie miał do tego żadnego formalnego umocowania, że pisał listy do nuncjatury w Waszyngtonie, nawet że prosił o usunięcie jego listów przewodnich z papierów, żeby nie został żaden ślad po tym. To też rzuca pewne światło i cień na kardynała Dziwisza. No ale jak można nie potwierdzić tego, że ktoś przebywał w Pałacu Apostolskim, w apartamentach papieskich, czy w sali jakiejś audiencji? Ja kilka razy byłem w Pałacu Apostolskim. Nie wyobrażam sobie, żeby czyjejś obecności tam nie odnotowano. Jestem przekonany, że Watykan ma narzędzia, żeby to potwierdzić albo zaprzeczyć. Tymczasem nie potwierdza i nie zaprzecza. Zaznacza w przypisie, nie podając nazwiska, nie podając szczegółów spotkania, tylko odnotowuje, że taka rzecz miała mieć miejsce. Tak? No, swoją drogą wiemy to ponad wszelką wątpliwość, także od watykanistów, którym kardynał Dziwisz proponował wydanie dzienników i kalendarzy, które prowadził papieskich, że Stanisław Dziwisz zachował i zabrał ze sobą do Krakowa bardzo szczegółowo prowadzone kalendarze papieskie, gdzie są odnotowane i gdzie jest odnotowany każdy dzień, każda godzina, każde spotkanie, więc kardynał Dziwisz zabrał, mimo że Jan Paweł II powiedział: spal moje rzeczy wszystkie. No tak? to jego osobiste rzeczy, tak? Chodziło. Być może nie chodziło o formalne kalendarze. Ale niektóre zostały potem wydawane i widać było, że Stanisław Dziwisz, mimo że niby ma być kustoszem pamięci, to sobie tak naprawdę drwi z ostatniej woli Jana Pawła II. Tak, no ja zresztą zapytałem na piśmie kardynała Stanisława Dziwisza o to, czy takie spotkanie zostało odnotowane, czy może je potwierdzić, czy zaprzeczyć. Wystarczyłoby jednym zdaniem na podstawie dokumentów, którymi dysponuje kardynał Dziwisz, dać do zrozumienia, że nie zostało odnotowane. Nie odpowiedział kardynał Dziwisz na to pytanie. To też jest odpowiedź. No, niestety często, jeśli chodzi o... Nawet biskup, który z tobą rozmawia, w pewnym momencie na koniec zadajesz mu pytanie i on tak odpowiada, tak, nie wiem, robi różne miny i nie pada żadna odpowiedź. Tak? To jest pytanie... Ale jedyny, który z tobą rozmawiał w ogóle, jeden tak? z dwóch kardynałów, tak. szefów dykasterii kongregacji z czasów Jana Pawła II. Mówisz o kardynale Paulu Popardzie, francuskim byłym szefie dykasterii do spraw kultury, wieloletnim pracowniku sekretariatu stanu, czyli miejsca, gdzie też zajmowano się między innymi tymi sprawami nadużyć seksualnych. Jak ja go pytam o to, dlaczego kościół, hierarchowie w Watykanie, w Polsce reagują tak, jak reagują właśnie milczeniem, tak? Nie wyjaśniają tego, nie pomagają oczyścić imienia Pawła II. No, on robi bardzo znaczącą minę, uśmiecha się znacząco i odpowiada: myślę, że nie wiem. I te słowa być może znaczą więcej niż jakiekolwiek inne rozwinięcie tej myśli. One są właściwie w pigułce odpowiedzią na pytanie, jaka jest linia narracji Kościoła w tej sprawie.
Marcinie, ja jestem ci jako katolik i jako osoba, która też starała się bronić Jana Pawła II, głównie ze względu na to, że on nie może się bronić dzisiaj. I też, no ale też jestem Polakiem i też się w tym micie zanurzałem jakoś. Ale chciałem cię spytać, nie tylko chyba pozytywne recenzje zbierasz, a przede wszystkim, nie wiem czy wiesz, ale chciałem cię poinformować, bo jesteśmy też w programie Podejrzani Politycy, że jestem przekonany, że twoje filmy i książka spowoduje, że będziemy mieli poważny temat kampanii. Być może nawet ktoś obali jakiś pomnik Jana Pawła II. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? W ogóle nie myślę o tym w ten sposób. Ja robię swoją pracę, jestem dziennikarzem, jestem reporterem. Moim zadaniem jest odsłanianie rzeczywistości, poszukiwanie prawdy. Czasem niepokoją mnie pomysły tego, co chcą z tym robić politycy. No, trochę rozbawiło, a trochę zatrwożyło mnie to, co zaproponowali na przykład radni Lewicy w Bydgoszczy, odebranie honorowego obywatelstwa Janowi Pawłowi II. Przed ukazaniem się książki właściwie jeszcze oni już znali wszystkie odpowiedzi. Już przebierali nogami, już chcieli upiec sobie, że tak powiem, wyborczą polityczną kiełbasę na ogniu, który jakby zupełnie czemu innemu służy i mam nadzieję, że będzie takim zarzewiem, będzie podgrzewał merytoryczną, mądrą dyskusję wokół tematu, który jest za duży, żeby traktować go, mówiąc kolokwialnie, po łebkach, żeby się po nim po prostu przebiec i powierzchownie wykorzystać go politycznie. To jest ogromny tożsamościowy temat dla Polaków, dla katolików. Kościół katolicki to nie trzeba tłumaczyć, jest dla Polaków od setek lat po prostu tożsamościowym punktem odniesienia, wspólnotą, która jakby nierozerwalnie się w wielu aspektach łączy z naszą tożsamością. I nie można wylać tego dziecka z kąpielą. To jest zbyt ważne. Jan Paweł II jest zbyt ważny dla wielu z nas, dla nas społecznie, dla nas osobiście, dla mnie też, żebyśmy się nim bawili po prostu w politykę, tak? Oczywiście, dzisiaj wszystko jest polityką i dzisiaj na naszej klasie politycznej zawdzięczamy to, że nie da się już o niczym normalnie gadać, o żadnym ważnym temacie, także takim ważnym jak Jan Paweł II, jak ja. Nie, trochę byś usprawiedliwiał jednak ludzi Kościoła, bo oni nie chcą na ten temat rozmawiać, oni chcą ale tylko Jana Pawła II. Jakby nie ma przestrzeni, ale też jakby, no co, zadajesz proste pytania i słyszysz ciszę. Tak. No to jest dramat, albo tak? Albo oskarżenia. Właśnie pytałem cię o te oskarżenia. O co cię oskarżają? Na przykład, może nie tyle oskarżenia, za to jestem wdzięczny ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, że wzywa do modlitwy. I nawet wymienia mnie za nazwiska, to jestem w ogóle poruszony, umrę jakiś spełniony, bo w liście do rodzin Radia Maryja wzywa do modlitwy przebłagalnej za znieważenie Jana Pawła II. Chciałbym i zachęcam ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora, żeby zajrzał do tej książki. Żeby się skonfrontował z faktami, z jakąś rzeczywistością, którą odsłaniam. No ale zdaje się, że on podobnie jak politycy lewicy w Bydgoszczy nieodległej zresztą od Torunia zna odpowiedzi, zanim jeszcze postawione zostaną pytania i zanim się z nimi zapozna. No nie tędy droga i nie tego bym chciał, no ale cóż, no w takim świecie żyjemy. Cieszę się, że to mówisz, bo twoja książka na pewno będzie używana nawet przez tych, którzy jej nie przeczytają, więc chciałbym, żebyś trochę powiedział o tej samej książce, tym bardziej, że książki stają się coraz bardziej ekskluzywnym dobrem i trzeba je promować szczególnie. Czy twoja książka pokazuje, że Jan Paweł II lekceważył sobie pedofilię w Kościele? Czy możesz tak jednoznacznie powiedzieć? Nie powiem tak jednoznacznie. Mm-hmm. Nie odważę się na to. Na pewno i co do tego, no wszystko na to wskazuje. I ja jestem co do tego niestety przekonany po zebraniu tego materiału, który w książce się ukazał, ale tych wątków jest więcej. Że były sprawy, o których Jan Paweł II nie mógł nie wiedzieć i niewątpliwie sposób, w jaki reagował, czy brak reakcji w niektórych przypadkach rzuca się cieniem na niego i na jego nauczanie, bo to była reakcja zupełnie, absolutnie sprzeczna z tym, co mówił na ten temat. A mówił od początku lat 90. Także też
argumenty pod tytułem nie był świadomy problemu. No nie, no na jakiś temat zabierał głos, bardzo konkretnie. Kilkanaście razy Jan Paweł II wypowiedział się na ten temat, czasami odnosząc się do ofiar, częściej niestety, zwłaszcza na początku, obarczając odpowiedzialnością za problem, nie wiem, amerykańską kulturę albo mass media, które szukają sensacji. Widział w innych wszędzie, tylko nie w instytucji, na której czele stał i której przedstawiciele dopuszczali się przestępstw po prostu, tak? I wskazywał tę instytucję jako źródło ewentualnego uzdrowienia. No tylko jakby jednocześnie miał ludzi, których zdał osobiście, miał ludzi, i to są przypadki, które odnosić można bezpośrednio do niego, miał ludzi, którzy mieli otwarty dostęp do papieskich apartamentów, tak jak Marcial Maciel de Goyado, tak jak Makarik, tak jak Hans Hermann Grohe z Austrii, tak jak kardynał Alfonso López Trujillo z Kolumbii. To są ludzie, których awansował, hołubił, forsował na wysokie stanowiska, najwyższe stanowiska w Kościele, bo trzech z tych czterech wymienionych to są kardynałowie przecież, tak? Alfonso López Trujillo to jest mało opisana i mało znana w Polsce historia. Wiem, że kolejna książka o Janie Pawle II i jego ciemnych czy nieopowiedzianych stronach powstaje. I tam ten wątek zdaje się, że ma być rozwinięty. Trujillo to jest człowiek, który w Medellin w Kolumbii miał naganiaczy, którzy, i o tym mówią jego współpracownicy, księża pod nazwiskiem, którzy mu chłopców z ulicy do sekretnego apartamentu sprowadzali, tak? Tam orgie się odbywały podobno. No i tego człowieka, którego bardzo Jan Paweł II cenił za konserwatyzm, za bezwzględną, naprawdę bezwzględną walkę z teologią wyzwolenia, której nie cierpiał Jan Paweł II, ale zdaje się, że też nie rozumiał, jak dziś wiemy. On tego Trujillo mianuje szefem dykasterii do spraw rodziny w Watykanie. I rozmawiając z ludźmi w Watykanie, którzy tam byli wtedy, którzy przyglądali się temu z bliska, słyszę, myśmy tu wiedzieli, wszyscy go ostrzegali, a on go mianował. I gdyby to był jeden przypadek, gdyby to były dwa przypadki, gdyby było ich pięć, tych poszlak, tych świadectw płynących z bardzo poważnych źródeł jest zbyt wiele, by ten temat zlekceważyć i by moim zdaniem nadal udawać, że Jan Paweł II mógł być nieświadomy, mógł być oszukiwany. Co do tego, co stało za tym, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowywał, myślę, że musimy ciągle drążyć, musimy ciągle szukać odpowiedzi na pytania, nie wydawać łatwych sądów, oskarżeń. Ta książka też nie jest aktem oskarżenia wobec Jana Pawła II. Ona jest próbą pierwszego tak naprawdę takiego głębszego, szerszego naświetlenia problemu, tak? I tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że pierwszym krokiem do dalszego badania, ja sam tego nie zrobię, tak? Ja myślę, że to jest problem tak szeroki, społeczny, że po prostu poważnie się na różnych polach trzeba im zająć dalej i to jest praca na lata. Miałem taki pomysł na tę naszą rozmowę, chociaż musiałem cię najpierw przesłuchać na te podstawowe okoliczności, żebyśmy popatrzyli trochę jakby z tej perspektywy nie polskiej na papieża i też nie chrześcijańskiej stricte, tylko politycznej. A dlaczego zwracam na to uwagę? Bo jednak chciałem, żebyś popatrzył na papieża nie tyle na jego politykę zagraniczną, o której dużo moglibyśmy mówić, o obaleniu komunizmu i tak dalej, to nie jest kwestionowane, ale politykę, jaką on stosował do wewnątrz. Właśnie powiedziałeś o legionach, tak? I powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawy przykład i trochę tłumaczy no fatalną rzecz, gdyby tak było, że Jan Paweł II był tak zachwycony jego operacyjnością, tak? Jego pozyskiwaniem pieniędzy i władzą, że nie dopuszczał do siebie, to na pewno nie dopuszczał do siebie, a już nie możemy przesądzać o intencji, tych wszystkich informacji, które dostawał, prawda? To chciałem cię spytać, w jaki sposób politycznie układał Kościół Jan Paweł II. Czy ty to zauważasz? No ja próbuję to jakoś rekonstruować w tej książce. Niestety. I tutaj znowu okazuje się, i to może zacznę od tego, że moim zdaniem jest to w ogóle, nieskromnie mówiąc, unikatowe w tej książce, że mówią o tym przyjaciele Jana Pawła II. Ludzie, którzy
spędzili wiele godzin przy jego stole. Ludzie, którzy byli z nim związani w bardzo osobistych, przyjacielskich, intymnych często relacjach. O nich też się modli ojciec Tadeusz Rydzyk? To pytanie do ojca. Czy jeszcze ich nazwiska nie padły? No bo to są bardzo istotne osoby w twoim filmie. Tak. Bardzo. Znaczy one, bo tak, nie można im zarzucić jakiejś niechęci do Jana Pawła II, a mają ten sam problem. Znaczy no, mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę. No jakby jeszcze te takie... autentyczne zniesmaczenie tym handlem, tak może wymiennym, ale handlem krwią na przykład, no to widać aż po prostu zniesmaczenie na twarzy twoich rozmówców. Bardzo dużo tam jest emocji, ale też trudno, jestem olbrzymim zwolennikiem dawania ludziom kościoła możliwości wypowiedzi o Janie Pawle II też takiej krytycznej, bo to jest dużo trudniejsze do skrytykowania przez sam kościół. Myślę, że pomysł na tą beatyfikację i później kanonizację był taki, że robimy wszystko jak najszybciej, no i wszystko, co jest tylko oczywiste. To znaczy, jeżeli zaprasza się do zeznawania jako świadków świętości generała Jaruzelskiego, Kwaśniewskiego, Wałęsę i tego typu osoby, no to znaczy, że chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać, że papież walczył z komunizmem. Jego głównym duchowym osiągnięciem było zniszczenie komunizmu. No ale no przecież no to jest jakiś element, no jak można ograniczać go do tego poziomu. No ale tak się stało. No myślę, że to miało nigdy nie zostać ujawnione. No a ponieważ już mamy wszystko, mamy relikwie, mamy... Wszystko już było jakby zawczasu przygotowane. No i ksiądz kardynał Dziwisz na pomnikach z Ojcem Świętym, czy tam na mozaice, który jest tym kustoszem jedynym w gruncie rzeczy, uwiecznionym. No i oni właśnie mówią mi między innymi o tym, że on nie pokazywał tego, jaki jest wewnątrz instytucji, tak? Oni znali go przez dziesięciolecia, oni postrzegali go i traktowali jako człowieka bardzo bliskiego, z którym dzielili najbardziej intymne sprawy swojego życia. Dokonywali za jego poradą i po rozmowach z nim najbardziej prywatnych, najważniejszych wyborów życiowych. Dzielili z nim wszystko, co ważne. Wymieniali setki listów, tak? No i dzisiaj dokonując retrospektywy, patrząc wstecz, w kontekście tego, co się odsłania, mówią, myśmy nie znali jego twarzy jako szefa instytucji i właściwie kiedy próbowaliśmy informować go także o skandalach, informować go o trudnych sprawach, próbować jakoś wpływać na to, żeby bardziej skutecznie być może działał, tak, choćby w sprawie Juliusza Peca, no to on zupełnie to przed nami ukrywał, tak, to on podobnie jak w przypadku rozmowy z Jamesem Grindem, prosił czy obiecywał modlitwę, dziękował za poinformowanie i na tym się kończyło. I to dotyczyło ludzi naprawdę bliskich, tak? Więc jeżeli mówimy o polityce Jana Pawła II i o tym, jakim on był szefem, głową instytucji globalnej, to tutaj też mamy mnóstwo pytań, bo on to ukrywał, tak? To nie było dostępne dla ludzi spoza tej instytucji, spoza ścisłego grona kierowniczego, spoza tych, którym najbardziej ufał i którym, jak się dowiadujemy od ludzi, którzy badali to od wewnątrz też w Watykanie przez wiele lat, czy się przyglądali temu, i którym wyznaczał kierunki działania, czyli no, rozmawiamy z dwoma szefami dykasterii watykańskich, wspomnianym Polem Popardem i bardzo ważną personą w Watykanie za czasów Jana Pawła II, kardynałem Walterem Kasperem. Jednym z ideologów teologicznych, tak to nazwijmy, skoro jesteśmy w podejrzanych politykach, politycznym językiem. Rozmawiamy też z wieloletnim, bliskim, przez dziesięciolecia bliskim współpracownikiem, najbliższym Jana Pawła II, arcybiskupem Renato Bocardo, który no, pod koniec swojej kariery, wcześniej pracował w sekretariacie stanu, potem był odpowiedzialny w jednej z dykasterii za oczko w głowie Jana Pawła II, czyli Światowe Dni Młodzieży. Później pod koniec pontyfikatu został sekretarzem gubernatoratu Państwa Watykańskiego, czyli instytucji, która w imieniu papieża właśnie politycznie rządzi państwem watykańskim. I oni mówią jasno,
między bajki w pewnym sensie należy włożyć to, że Jan Paweł II nie interesował się kurią. Oczywiście punkty ciężkości, priorytety miał takie jak głoszenie, pielgrzymki i tak dalej, ale był w stałym kontakcie, wyznaczał kierunki, miał swoje priorytety, jeżeli chodzi o politykę, spotykał się 2 razy w tygodniu co najmniej oficjalnie z sekretarzem stanu, gdzie omawiał najważniejsze sprawy. Właściwie codziennie spotykał się z szefem sekcji ogólnej, czyli substytutem sekretariatu stanu. Codziennie dostawał dokumenty podpisane przez asesora. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, jak wygląda od wewnątrz polityka taka dokumentacyjno pozostawiająca ślady, tak to nazwijmy, w Watykanie, bo jeżeli mamy sekretarza stanu w randze kardynała, no o nim mówią watykaniści do dzisiaj, zresztą w książce i w materiałach telewizyjnych. Z Angelo Sodano. O nim mówią ojciec chrzestny do dzisiaj, tak? No wielka postać, postać też ogromnie kontrowersyjna, jeżeli chodzi o ukrywanie nadużyć seksualnych. Zanim był substytut, czyli człowiek, który jest takim oficjalnym filtrem. Wiadomo, papież nie zajmie się wszystkim, papież nie zajmie się tysiącami spraw, które codziennie trafiają do Watykanu. Filtruje je wyboru tego, co trafia na papieskie biurko, dokonuje substytut, którym był m.in. kardynał Giovanni Battista Re. Napisał do mnie list, bardzo mu za niego dziękuję. Szkoda, że nie odpowiedział na żadne z zadanych w mojej korespondencji pytań w tym liście, no ale trochę obrzucił mnie błotem, powiedział, że to nieprawda, bo nie i tyle. Tak właśnie odpowiadają kardynałowie najczęściej. Albo wysyłają do innych. Ja z panem nie porozmawiam, to też dla mnie było poruszające. Niech pan sobie znajdzie jakiegoś innego rozmówcę, tak? Typowe. Strategii uników jest sporo. W każdym razie papiery, które trafiają na papieskie biurko, nie są podpisane ani przez sekretarza stanu w randze kardynała, ani przez substytuta w randze arcybiskupa czy biskupa, ale są podpisane przez prałata w czarnej sutannie, właściwie takiego klasycznego księdza, urzędnika, który się nazywa asesor, i to on poświadcza swoim podpisem i bierze właściwie odpowiedzialność na papierze za to, co trafia do papieża, a co nie. To też jest bardzo znamienne, moim zdaniem, ale tu wchodzimy w jakieś nie, no to jest bardzo istotne, bo niuanse. Mamy kozły ofiarne, jeżeli cokolwiek się zdarzy i możemy powiedzieć, ja nic nie wiedziałem. I tak na tym polega, zdaje się, polityka Watykanu w dużej mierze, bo jeżeli jeszcze 2 lata temu mówiliśmy głośno o tym, że kardynał Dziwisz na przykład filtrował to, co dochodzi do Jana Pawła II, to no, wydaje mi się, że większość odbiorców była przekonana absolutnie co do tego, że filtrował to wbrew jego woli i nie docierało to do dobrego papieża, dlatego że jego niewierny, nielojalny współpracownik ogranicza mu dostęp do prawdy. Tak? Okazuje się, że ten być może wierny i lojalny filtr w postaci także kardynała Dziwisza był bardzo przydatny do tego, żeby potem można było powiedzieć, że nie ma dowodów na to, że to dotarło, tak? No ale to są domysły. To też pokazuje, że może nigdy nie być takich dowodów tak naprawdę. To jest bardzo prawdopodobne. A system jakby spowodował, że tych dowodów nie może być. System funkcjonuje tak, żeby nie zostawiać dowodów i zamiatać trudne sprawy pod dywan. I tak, żeby nie można było nikogo złapać za rękę. No jeżeli mamy raport watykański, z którego jedni wyczytują, że wiedział, drudzy, że nie wiedział, trzeci, że chciał ukryć, czwarci, że absolutnie nie chciał, no to To na tym polega polityka informacyjna Watykanu w tej sprawie. Jeśli już trzeba to coś powiedzieć, to tak, żeby nikogo nie obciążyć, a na pewno nie obciążysz tych na samej górze. Wiemy, że watykańskie dokumenty są tajne przez 50 lat, ale to jest tylko dobra wola papieża i urzędników watykańskich, żeby po 50 latach je odtajnić. Mogą być równie dobrze nigdy nie odtajnione. A nawet jeśli zostaną, no to już na podstawie wiedzy, o której też piszemy w książce, jest wiadomo, że tam może niewiele być, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dowody, bo te sprawy najczęściej załatwiały się właśnie poza protokołem, tak? Prosiło się o to, żeby korespondencję gdzieś tam usunąć z akt, albo po prostu zwyczajnie załatwiało się na gębę. No z raportu McCarricka wiemy, że liście, który napisał do Dziwisza, to bardzo ciekawe w ogóle, kiedy miał zostać metropolitą Waszyngtonu. Okazało się, że są olbrzymie kontrowersje, jest bunt części amerykańskich
biskupów, którzy nie chcą do tego dopuścić, bo oskarżenia są bardzo poważne. To idzie do Watykanu. McCarrick zostaje wycofany z listy kandydatów. I wtedy co robi? Pisze list, ale nie pisze listu bezpośrednio do papieża, nie pisze do nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, nie pisze do kongregacji do spraw biskupów czy jakiejkolwiek innej kongregacji. Pisze list do osobistego sekretarza Stanisława Dziwisza i co ciekawe, nie nadaje go pocztą dyplomatyczną, nie nadaje go zwykłą pocztą. On go osobiście wręcza Stanisławowi Dziwiszowi, co, bez znaczka, tak? A Stanisław Dziwisz pisze do nuncjatury w tej sprawie, prosząc o usunięcie swojego listu przewodniego z akt. I to też jest w watykańskim raporcie odnotowane. I McCarrick zostaje metropolitą Waszyngtonu. Wbrew wszystkim oskarżeniom. Tak, także ze strony kardynała arcybiskupa Nowego Jorku, który doskonale ale go znał, bo wcześniej McCarrick był jego biskupem pomocniczym, kardynała O'Connora. Powiedz mi jeszcze, czy, bo ty dużo czasu też spędziłeś w Stanach, poruszające są twoje historie z Buffalo między innymi, ale też tam jako jedyny znalazłeś, w moim przekonaniu, coś, co jednak jest mocną bardzo poszlaką tego, że no, była przynajmniej jedna rozmowa twojego bohatera z Janem Pawłem II i ją widzimy w czasie rzeczywistym. Oczywiście nie słyszymy, o czym jest, ale ją rzeczywiście widzimy, a wiemy też, że ten sam ksiądz później, po pierwsze, jakby konsekwentnie pewne rzeczy zgłaszał i też jakby koniec jego był bardzo podobny jak wszystkich tak zwanych sygnalistów kościelnych. Ja przynajmniej ich tak nazywam. Opowiedz nam o tym człowieku, bo rozmowa z nim no, robi olbrzymie wrażenie. To jest Wiesław Walewender, były kleryk seminarium w Buffalo, najbardziej polonijny, być może poza Chicago, diecezji w Stanach Zjednoczonych, diecezji, którą Jan Paweł II znał doskonale, bo jeszcze odwiedzał ją jeszcze jako kardynał Wojtyła, zanim został Janem Pawłem II, dwukrotnie co najmniej. Zresztą Buffalo to jest pierwsze miejsce, które odwiedził w Stanach Zjednoczonych w ogóle. On przeszedł przez w 68, bodaj 8 czy 9 roku, już teraz nie pomnę, przez most nad wodospadem Niagara z Kanady. Udało się jakoś tam załatwić mu wizę, żeby odwiedził Stany Zjednoczone. I zresztą w raporcie z tej wizyty, który złożył, wspominał o tym, że bardzo zależało mu na tym, żeby odwiedzić Buffalo, bo miał tam znajomych zwyczajnie. I to też pokazujemy. Piszemy o ludziach, których znał już z wczesnych czasów powojennych, jeszcze z czasów, kiedy był zwykłym księdzem. To byli też księża z Buffalo, którzy organizowali między innymi pomoc powojenną dla Polski za pośrednictwem Kościoła. O tych relacjach wspominamy. Te relacje były wieloletnie. Potem wraca do tego Buffalo w 76 roku, zdaje się. Mieszka na plebanii u księdza proboszcza Kazimierczaka, który dziś wiemy, jest to potwierdzone przez diecezję w Buffalo, również był predatorem. Ma dwie potwierdzone wiarygodnie przez Kościół predatorem ofiary. Czyli takim powtarzającym swoje przestępstwa, tak można powiedzieć. No nie tak, drapieżcą jedna seksualnym, który ma na koncie przestępstwa seksualne nadużycia wobec dzieci. Chodziło o dwóch chłopców, tam były dwie sprawy sądowe i te sprawy jako wiarygodne potwierdził Kościół w Buffalo, diecezja w Buffalo, oficjalnie. Zna kolejnego księdza, który był jego kierowcą w czasie tego pobytu w 70-tych latach. Ten ksiądz nazywa się Ronald Ściera. To jest ksiądz, który w ubiegłym roku również usłyszał bardzo poważne zarzuty o wykorzystanie seksualne nieletniego jeszcze w latach minionych. I to jest bardzo ciekawe. Ten Ronald Ściera to jest w ogóle człowiek, który Fordem Escortem woził w latach 70-tych po Stanach Zjednoczonych Jana Pawła II. Tam jakaś nic przyjaźni ewidentnie się nawiązała. Potem tego Forda Escorta notabene sprzedaje za ponad 100 tysięcy dolarów na jakiejś aukcji w latach 90-tych, kiedy papież jest już papieżem. Ale w tychże latach 90-tych Ronald Ściera zostaje powołany przez Jana Pawła II do fundacji Jana Pawła II w Watykanie, do rady tej fundacji. I to jest bardzo ciekawe, bo taki szeregowy ksiądz z Buffalo wchodzi w skład gremium, w skład którego wchodzą wyłącznie najbliżsi, najbardziej zaufani, najwyżej postawieni polscy polonijni hierarchowie, z którymi przyjaźni się Jan Paweł II, no bo to jest
kardynał Dziwisz, to jest szef sekcji polskiej sekretariatu stanu, najpierw Józef Kowalczyk, później wieloletni ważna nuncjusz. Postać, która została od razu, zaraz po objęciu stolicy apostolskiej, wciągnięta na bardzo ważne stanowisko, tak, obsadzające. To jest w ogóle przeciekawa historia, którą też opisujemy, przynajmniej pokrótce w książce. No i tego typu tuzy, tak, kardynał Szczepan Wesoły i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale wróćmy do tego... I ten szeregowy ksiądz Zbawlo, który okazuje się, że też ma zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych. A Baflo, to trzeba dzisiaj wspomnieć, bo ten temat jest rozwinięty w książce. To jest synonim upadku Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Tak, ty pokazujesz setki takie ofiar, puste, różne budynki. Zamknięte seminarium, tak. Odwołany biskup, który został nagrany przez swojego sekretarza. Zresztą te nagrania przywołujemy, bo je dostałem, tak. Wyniesione z archiwum, tajnego archiwum kurii dokumenty potwierdzające setki przypadków, setki księży, którzy wykorzystywali dzieci. Kłamstwa na jakąś monstrualną, w ogóle piętrową skalę ukrywania. I okazuje się, że w diecezji, w której Jan Paweł II miał przyjaciół przez całe dziesięciolecia, jeszcze zanim został papieżem, do której wracał, która była dla niego ważna i sam o tym pisze, wszystko to się działo. On miał kontakt właściwie przez cały pontyfikat z ludźmi, z których jeden dzisiaj ma poważne oskarżenia o nadużycia seksualne. I kilkanaście lat po jego śmierci dopiero wybucha skandal. I mamy tam człowieka, który był klerykiem w tymże seminarium, i ten człowiek mi opowiada, że on na początku lat 90. spotkał na lotnisku Stanisława Dziwisza, potem napisał do niego list o tym, że co się tutaj wyprawia, czego był świadkiem, bo był też świadkiem nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Nie dostaje odpowiedzi na ten list, to jest rok 93. W roku 94 pisze list bezpośrednio do Jana Pawła II, pokazuje mi stare pożółkłe odbitki z maszyn do pisania tych listów. Zresztą nawet tę maszynę, na którą to pisał, też mi pokazuje. No i w 95 roku Jan Paweł II jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Baltimore i tam, ponieważ on jest w Baltimore jedynym Polakiem, stawiają go na początku procesji, tak opowiada. Mówi, że on wtedy na początku tej procesji przywitał się z Janem Pawłem II, zaczął do niego mówić to po polsku. Ale to widać się przy nim na filmie, drodzy zatrzymał państwo, i tam miał mu powiedzieć, pisałem o tym i twarzą w twarz poinformować raz jeszcze Jana Pawła II o tym, że był z czym miał do czynienia w Baflo. No i właśnie, po jakimś czasie chcemy uwiarygodnić tę historię, bo tego typu historii słyszałem dużo więcej niż historia Greina i Iwa Lavendera. Te są jakoś udokumentowane, tak? Uwiarygodnione. No, dużo więcej, czyli co? Takich właśnie relacji, że bezpośrednio do Jana Pawła II. Kilka takich podobnych historii słyszałem, ale o nich nie wspominam w książce, bo one nie są w żaden sposób potwierdzone. To jest słowo przeciwko słowu. Natomiast w przypadku Iwa Lavendera zadaliśmy sobie trud, poprosiliśmy kolegów z CNN-u, którzy przeszukali tamtejsze archiwa telewizyjne i znaleźli. W miejscu, o którym wspomina Iwa Lavender, o godzinie, o której wspomina Iwa Lavender, w okolicznościach, o których wspomina Iwa Lavender. Czyli mówił prawdę. Rzeczywiście młody Iwa Lavender rozmawia z Janem Pawłem II. Nie mamy zapisu audio tej rozmowy, bo to było gdzieś z oddali nagrywane, ale pokazuje to, że Jan Paweł II rzeczywiście rozmawiał z tym człowiekiem i to uwiarygadnia jego historię. Uwiarygadnia też ją to, że reakcja papieża ma być taka sama, jak w przypadku Greina, jak w przypadku przyjaciół Jana Pawła II, którzy o różnych sprawach informowali go, czy to listownie, czy przy stole w apartamencie papieskim. Dokładnie taka sama. Dziękuję. Proszę to rozszaniec. Módl się za Kościół, tak? I tyle. Popatrz, jeszcze sprostuj mnie, jeśli się ze mną nie zgadzasz. Najważniejszym prawem Kościoła jest dekalog, tak? I Pismo Święte. To jest prawo kościelne, które wszystkich obowiązuje niezależnie od tego, czy jeżeli chodzi o prawo moralne, chociaż przekazanie miłości według tego, tak. To jest mentalne. Tak. Okej. Okay. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, że to przekazanie miłości i miłosierdzia bardziej, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, dotyczyło sprawców niż i też w wypowiedziach papieskich, także Jana Pawła II mówiono o tym, że należy pamiętać o nie wiem, możliwości nawrócenia, nie przywołam teraz, parafrazuję te słowa, tak, i o miłosierdzia, które potrafi zmienić ludzkie życie. Miłosierdzie, ale tylko dla sprawców, nie ofiar. Tylko znaczy, właśnie, tego w ogóle tylko brakuje właśnie w Kościele do dzisiaj. Czasu, nie mamy żadnego udokumentowanego przypadku, żeby Jan Paweł II zaprosił
ofiarę wykorzystania seksualnego w kościele do Watykanu, żeby się z nią spotkał, żeby wysłuchał jej historii, żeby okazał jej zaangażowanie, czas, cokolwiek, tak? Mamy te dwa przypadki, które nie z własnej woli najprawdopodobniej się spotkał, tak? Ale no, nie znalazł zaangażowania. Nie wiem, czy wydawało mu się to nie na tyle istotne. Wiemy, że zapraszał już potwierdzonych sprawców, tak? Jak kardynała Hansa Hermana Groera, którego 3 lata po usunięciu z urzędu, po skandalu, który wybuchł w Austrii, zaprasza na prywatną audiencję i jeszcze wysyła na nałożenie kapelusza kardynalskiego jego następcy, gdzie następca Groera, kardynał Schönborn, całuje go w pierścień publicznie. I to za wiedzą, zgodą, przyzwoleniem Jana Pawła II. No to jest więcej niż policzek dla ofiar. To pamiętajmy o tym, bo to jest... To nie jedyny policzek, bo Jan Paweł II po skandalu w Austrii wysyła list do episkopatu austriackiego, w którym broni Groera. Groera, którego sam odwołał. Groera, którego winę potwierdzają austriaccy biskupi. A Jan Paweł II, no to znów parafrazuję, liczy na to w tym liście, że te potwarze nie wpłyną na, tak, to na dobro kościoła. I też cytujesz to w... No dobrze, to przelećmy chwilę te ostatnie w sumie ostatni wątek, przedostatni, bo jeszcze chcę chwilę o królu, którym powiedziałeś powiedzieć. Jedna kwestia, te przekazania. Nie miej cudzych bogów, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Dla wielu bogiem jest kasa i możemy o tym mówić. To już ode mnie, ale na chwilę zostawmy. Nie kłam. Kłamstwa jakby kościoła są naprawdę bardzo długo można by wyliczać. Nie wystawiaj fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ci ludzie, jak skończył ksiądz, który rozmawiał, ksiądz, o którym przed chwilą mówiłeś. To jest dramatyczna historia ludzi, którzy... Jego życie zostało złamane. Wiesław Wolawender skończył na ulicy tak naprawdę. Został przemilony przez... maszynę administracyjną kościoła, maszynę, aparat władzy i został bezdomnym. Przez pewien czas wyszedł z tej bezdomności. Teraz jakoś sobie radzi w tych Stanach Zjednoczonych, ale no, ale jego życie zostało złamane bezpowrotnie. Tego typu jednostronnych relacji usłyszeliśmy wiele, ale zazwyczaj nie ma dowodów czy choćby poważnych poszlak, które by je potwierdzały. Tym razem jest jednak nieco inaczej. Kilka miesięcy po wizycie w Buffalo, dzięki pomocy kolegów z CNN, przeszukaliśmy tamtejsze archiwa telewizyjne i odnaleźliśmy fragment nagrania, na którym zarejestrowała się sytuacja sprzed ponad ćwierć wieku. Zgodnie z tym, jak wcześniej opisywał ją Wolawender. Wstawiono mnie na początek procesji. I jest moment, kiedy Jan Paweł II wita się ze wszystkimi. No i wywiązała się krótka rozmowa. Ojciec Święty dużo nie mówił, wysłuchał. Ksiądz teraz skinął coś ręką. W ogóle nie było interakcji, nie było rozmowy, nie było pociągnięcia za język. To nagranie uwiarygadnia wersję byłego kleryka, który twierdził, że informował najwyższe władze kościelne o nadużyciach w Buffalo ponad 20 lat przed wybuchem skandalu. Tam jest jeszcze taka jedna zacna postać sekretarki, która wszystko skopiowała i też, czyli widać, że są w kościele czasami ludzie, którzy potrafią się przeciwstawić, ale są... I co bardzo ciekawe, to częściej są kobiety, które mają mniej do stracenia być może i które są odważniejsze niż mężczyźni, tak jak w przypadku właśnie Buffalo, gdzie sekretarka, asystentka osobista biskupa ma, mówiąc wprost, kochones, żeby wynieść te dokumenty, wynosić je cyklicznie w swoim plecaku, kopiować, bo jakby wie, że tak nie może być, że to trzeba powiedzieć, tak? A że z księży jakby niewielu jest takich, którzy... Ja zresztą spotykałem się z różnego rodzaju zakonnicami, które gdzieś tam na ucho mi mówiły, niech pan, zostawiam tu numer, niech pan się odezwie, bo to, co się tu dzieje, tak, to jest coś, co trzeba nagłośnić. Księża, którzy mają wygodne pozycje, często władzę taką czy inną, nieczęsto się na to decydują. A gdzie jest ten dekalog? No ja ci podałem trzy przekazania. Ja wiem, no ale to są proste zasady. Jeszcze ale mamy słuchaj, to są taką... proste zasady, z którymi ja mam problem. Tak? Więc ja nie jestem ale od tego, żeby moralnie kogokolwiek rozliczać. No właśnie, ale tylko wskazówką moralną. Księża są dla niektórych jeszcze niedawno, taki ksiądz proboszcz, to był półbóg. No tak, ale jakby...
Ja nie rozliczam nikogo z praktykowania dekalogu. Dobrze. Mnie interesuje to, czy ktoś dopuszcza się przestępstw i ukrywania, tak? Czy ktoś kłamie publicznie na stanowisku, w którym odpowiada za innych i za też złamane ludzkie życiorysy, czy nie, tak? Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, tak? Ja nie będę decydował o tym, czy komuś się należy tytuł świętego, czy nie świętego. Ja też nie. To jest zupełnie poza moim obszarem zainteresowania. Moralność niech będzie domeną ludzi zajmujących się moralnością. Ja jestem dziennikarzem, mnie interesuje rzeczywistość. I to, czy człowiek odpowiadający za globalną instytucję i jego najbliższe otoczenie zwyczajnie okłamywało swoich wiernych i opinię publiczną na całym świecie, a jeśli tak, to z jakiego powodu? Czy to było celowe, cyniczne, czy było to spowodowane jakimiś przekonaniami, wyparciem, mechanizmami psychologicznymi, czy mechanizmami instytucjonalnymi, które też próbujemy odtworzyć, tak? To jest moje pole zainteresowania. Jakby moralność, jakby to nie moralność powinienem praktykować na własnym. Tak, ale nie chodzi o hipokryzję i szczególnie takie bardzo proste, bo to są proste zasady, tak? Ale jest jeden z ważniejszych dla mnie fragmentów pisma, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Tego w ogóle nie ma w twoich poszukiwaniach, tak? No, nawet ci, którzy z tobą rozmawiają, w pewnym momencie nabierają wody w usta i nie ma tam nikogo, myślę, kto mówi wiem, tak, tak, nie, nie. Nie tak. Ma tam nikogo, prawda? Znalazłeś taką jedną osobę? W kościele hierarchicznym? No, tak. No poza tymi, którzy bardzo brutalnie zdarzyli się z zimną, bezwzględną ścianą. Zostali ukarani za właśnie tą zasadę, no tak? No tak, to jeżeli mówimy o Buffalo, to jest historia księdza Ryszarda Biernata, byłego sekretarza, który nagrywał właśnie swojego biskupa, później odwołanego też na tej podstawie, który dziś pracuje fizycznie i hoduje pszczoły, żeby tak został nagrodzony za to, że powiedział prawdę o tym, co się działo w jego diecezji. Znaczy to ważniejsze od tego, jakie to jest fajne w ogóle praca. Być może można być szczęśliwym, ale najgorsze jest to odrzucenie od instytucji, która była dla ciebie wszystkim. Ostatnie pytanie, cofamy się do początku twojego cyklu Bielmo, Królestwo. Tam się ciekawe rzeczy dzieją teraz wokół tego księdza, którego pokazałeś i co ważne, on jest bardzo bliskim przyjacielem kardynała Stanisława Dziwisza. Był bardzo ważną osobą w seminarium, które ty zamknąłeś. Nie, oni zamknęli po królestwie, no tak? Tak, to prawda. Bo to była Sodoma i Gomora. Tutaj cytuję akurat Roberta Fidurę Wiktora Poryckiego, który tam był kiedyś przymierzany jako jeszcze w seminarium człowiek, były człowiek z Rady Fundacji Świętego Józefa. Powiedz nam jeszcze o królestwie, wiesz, że to jest bardzo bliski mi temat. No to jest historia seminarium polonijnego w Stanach Zjednoczonych. Seminarium, które ma ponad półtora wieku tradycji, które w ubiegłym roku zostało zamknięte. I w tym roku potwierdziło się, że właściwie nieodwołalnie zostało zamknięte z powodu. Powody oficjalne są podawane różne, ekonomiczne i tak dalej, ale chodzi niech o ujawnione... będzie tak, tak, nie, nie, to znowu te ale ujawniane są, ujawnione zostały skandale, ujawnione zostały nadużycia seksualne, których miał się dopuszczać rektor tego seminarium wobec swoich podwładnych. Ta historia skończyła się niedawno. No to powiedz, bo to jest bardzo ciekawe, ale też ja chcę to podkreślać, bo ty to też pokazujesz tak jak możesz na dowodach, że to jest kardynał Stanisław Dziwisz i jego człowiek. To, a on dzisiaj mówi, że jesteś niewinny i mówisz też, że Kaj go broni, tak? No. Ojej, no to ostatnie, zacznijmy ostatnie... od początku. Tak. Mirosław Król, polski ksiądz, który nie sprawdził się, jak się zdaje, w polskim seminarium i wylądował w Stanach Zjednoczonych, w seminarium polonijnym w Orchard Lake właśnie w Michigan. Tam też tego seminarium nie skończył, wylądował w seminarium w New Jersey, w diecezji Newark, u Teodora McCarricka, tego byłego kardynała, który ma na koncie dziesiątki ofiar i którego sprawą zajmował się sam Watykan i wydał raport w tej sprawie, to McCarrick przyjmuje Mirosława Króla do swojej diecezji, tam go wyświęca na księdza. No i po pewnym czasie ten Mirosław Król wraca do Orchard Lake w stanie Michigan, gdzie zostaje rektorem, kandydatem na rektora seminarium, w którym wcześniej był studentem, chociaż go nie ukończył ostatecznie, bo ukończył w Newark.
Dlaczego zostaje tym rektorem? No okazuje się, że dlatego, że wcześniej jeszcze w New Jersey jest szefem, założycielem fundacji zbierającej pieniądze na sanktuarium Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Blisko współpracuje z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Szerokim strumieniem płyną miliony dolarów, które zresztą otwarcie mi wspomina, tak? O milionie ci wspomina, ale tam może być dużo więcej tej kasy, tak? Która płynie do Krakowa ku uciesze i wdzięczności pewnie kardynała Stanisława Dziwisza, który zresztą ingeruje w proces wyboru tego rektora, pisze do swojego odpowiednika w Michigan, żeby tak odpowiednio zaaranżować ten proces wyboru z odpowiednim timingiem. Tak dziwnie się trafia, że właśnie to odpowiada temu, żeby tym rektorem został Mirosław Król. Mija kilka lat i współpracownicy oskarżają Mirosława Króla o napaści seksualne. Nie tylko współpracownicy. Bo tam też jeszcze są osoby zupełnie spoza kościoła, tak, które zeznają. No tak, ale to są pracownicy tego ośrodka w ogóle całego. Nie, niekoniecznie seminarium, ale tam misji polskiej, tam jest kilka ośrodków takich polonijnych. A tam było zamawianie męskich prostytutek, między innymi. Pojawia się taki wątek. To nie jest takie zwyczajne, że tak powiem. No, oddaję ci głos, bo chodzi mi o to, że teraz ty jesteś atakowany, a ja ci daję pełne oparcie tutaj, jeśli chodzi o te zarzuty i ojciec Król, czy tam ksiądz Król mówi, że no, stał się ofiarą. Wiemy, bo mamy to potwierdzenie, wciąż toczy się postępowanie prokuratury w Michigan w sprawie księdza Króla, bardzo poważne, chociaż o szczegółach prokuratura nie chce informować przed zakończeniem śledztwa, co jest zrozumiałe, natomiast toczyło się też postępowanie przedsądowe cywilne z powództwa ofiar księdza Króla i ono niedawno się zakończyło. Z tego co wiem, od ofiar i od ich pełnomocników, pełnomocnicy ofiar przekonali ofiary, że oferta odszkodowania w zamian za to, żeby sprawa nie trafiła do sądu, była na tyle atrakcyjna, że nie warto było do sądu wchodzić. Zatem instytucji kościelnej i samemu Mirosławowi Królowi bardzo zależało na tym, żeby sprawa cywilna do sądu nie trafiła. Ogromne odszkodowanie, o szczegółach nie mogę i nie chcę mówić, bo to jest tajemnica tego postępowania. Zdaje się, że też tajemnica tej ugody została wypłacona ofiarom, które zastrzegły sobie według mojej wiedzy również prawo do opowiadania o nadużyciach, których na nich się dopuszczał ksiądz Mirosław Król. Zatem jeżeli na zdrowy chłopski rozum wydaje się, że komuś, kto jest niewinny, nie zależy na tym, żeby sprawa nie trafiła do sądu i nie wypłaca wysokich odszkodowań ofiarom i nie pozwala im jeszcze opowiadać o tej historii, jeżeli czuje się niewinny. Tymczasem polski pełnomocnik Mirosława Króla za pośrednictwem Katolickiej Agencji Informacyjnej, tej samej, którą sfinansował na początku lat 90. Makarik, informuje, że oto Mirosław Król został oczyszczony z zarzutów i kłamliwe są te wszystkie informacje, które publikował Gutowski. To jest po prostu zwyczajnie kłamstwem i manipulacją. Która się odbywa za pomocą niestety tuby propagandowej polskiego episkopatu, która nazywa się Agencją Informacyjną. Katolicką. Tak. Bardzo ci dziękuję. Naszym gościem był Marcin Gutowski. Bardzo polecam i filmy, i książkę Bielmo. I mam nadzieję, że to sam powiedziałeś, że to nie jest zamknięta rzecz. Czy jeszcze został ci jakiś materiał, który chciałbyś zrealizować, który jest twoją ambicją, czy to już bo parę lat tak naprawdę pracowałeś nad tym? I myślę, że jeszcze trochę potrwa. Czyli to nie jest zamknięte. Są wątki, które wymagają jeszcze dalszej pracy, pogłębienia i to mogą być wątki, które mogą wstrząsnąć bardzo mocno opinią publiczną. Bardzo ci gratuluję. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Update.